Kilka dni temu media obiegła radosna nowina na temat długo wyczekiwanej ciąży uwielbianej polskiej aktorki Dominiki Gwit. Dominika zamieściła specjalny post na swoim profilu na Instagramie, w którym razem z mężem przekazała wesołą nowinę. Teraz gwiazda dostała kilka porad od znanej trenerki Ani Lewandowskiej. Przypomnijmy, że Dominika Gwit niedawno ujawniła smutną prawdę na temat swoich dolegliwości, z którymi walczyła od dłuższego czasu i przez które ciężko jej było zajść w ciążę. Przy okazji zdradziła, że ma nadzieję, że jej post i szczere wyznanie dodały otuchy innym kobietom zmagającym się z podobnymi problemami. Od 4 lat poważnie się leczę na swoje immunologiczne choroby, m.in. na niepłodność, która z tych immunologicznych, bardzo ciężkich chorób, które mam, wynika. Walka nie jest łatwa. Leczenie nie jest łatwe. Przechodzę przez nie właściwie cały czas przecież, bo mój zespół metaboliczny nie zniknął i nigdy nie zniknie. Mam wiadomość od ludzi, którzy walczą już 10 lat, 5 lat, 12 lat i cały czas mają nadzieję, a ta moja dzisiejsza informacja bardzo ich podbudowała. Jakiś czas później gwiazda wstawiła nagranie z sali treningowej, na którym widać, w jaki sposób stara się dbać o swoją formę w czasie ciąży. Rozpromieniona aktorka z uśmiechem na twarzy prezentowała fanom kolejne ćwiczenia. Teraz w sprawie jej treningu postanowiła skomentować twarz polskiego fitnessu Ania Lewandowska. Żona Roberta Lewandowskiego udzieliła gwieździe kobietom i innym osobom, które ćwiczą w trakcie ciąży, kilku cennych porad. Trenerka zamieściła specjalny post na swoim profilu na Instagramie, w którym skupiła się na poradach dla kobiet w ciąży. Gwiazda wyznała, że inspiracją do powstawania wpisu była właśnie Dominika Gwit i jej relacja z siłowni. Ania Lewandowska opisała 8 ostrzeżeń, które mogą mieć zbawienny skutek dla każdej mamy oczekującej na przyjście świat jej malucha. Zostałam wywołana do tablicy przez Dominikę Gwit, której serdecznie gratuluję. Także bardzo proszę. Po pierwsze, każda ciąża jest inna, dlatego każdą aktywność fizyczną trzeba skonsultować ze swoim lekarzem prowadzącym. Drugie, jeśli lekarz nie widzi przeciwwskazań, to naprawdę warto trenować. Dlaczego? Bo poród to jest gigantyczny wysiłek. Po trzecie, nie rozpoczynajcie intensywnych treningów w pierwszym trymestrze. Wystarczą spacery. Czwarte, maksymalne tętno nie powinno być wyższe niż 140 uderzeń na minutę. Warto zatem ćwiczyć z zegarkiem sportowym. Po piąte, pamiętajcie o nawodnieniu. Szóste, niewskazane są głębokie przysiady ani ćwiczenia wymagające dotknięcia palców u nóg. Po siódme, nie wykonujcie ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha. Ósme, w trakcie ciąży najlepiej wzmacniać plecy, nogi, jak też ramiona. Opisała na swoim Instagramie Ania Lewandowska. Miejmy nadzieję, że wiele ciężarnych kobiet weźmie sobie do serca słowa trenerki i pomoże im to uniknąć kontuzji czy innych wypadków, jakie mogłyby mieć miejsce podczas treningu na siłowni. Dajcie znać o tym, co sądzicie o całym wywodzie Ani Lewandowskiej oraz o tym, czy śledzicie Dominikę Gwit w sieci. Nie zapomnijcie przy tym o subskrypcji Świata Gwiazd, aby nie ominął Was żaden news.